Wypadek na drodze do Medjugorje przypomniał nam, jak bardzo istotna jest kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to z jednej strony sprawność pojazdów, a z drugiej strony infrastruktura i zachowanie kierowców na drogach. Sprawność pojazdów jest kluczowa. To dlatego między innymi poleciłem Inspekcji Transportu Drogowego zintensyfikowanie wszystkich weryfikacji sprawności pojazdów, zwłaszcza pojazdów autobusowych, autokarów, dzieci, które wyjeżdżają na różnego rodzaju kolonie, na wakacje. Rodzice muszą mieć pewność, że dzieci poruszają się bezpiecznym pojazdem. To jest klucz, to jest podstawa, dlatego stawiamy ogromnie już od kilku lat właśnie na dodatkowy sprzęt, który weryfikuje sprawność pojazdów. Ale także nic nie zwolni nas, szanowni państwo, wszystkich kierowców, wszystkich Polaków od odpowiedzialności na drogach. Dlatego ogromny apel. Ogromny apel dla wszystkich, którzy poruszają się po polskich drogach. Jedźmy bezpiecznie. Mam ogromną nadzieję, że tyle, ile będzie wyjazdów państwa z domu na wakacje, tyle będzie powrotów. Ale aby tak było, musimy sami również zadbać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Inspekcja Transportu Drogowego od początku wakacji prowadzi wzmożone kontrole pojazdów, które przewożą m.in. dzieci na letni wypoczynek. To są kontrole autokarów turystycznych, kontrole autobusów dalekobieżnych, autobusów wyjeżdżających również za granicę. Sprawdzamy, czy te pojazdy są sprawne technicznie, czy kierowcy są trzeźwi i czy są wypoczęci. Od nowego roku weszły w życie przepisy, które między innymi zaostrzyły kary za wszelkiego rodzaju manipulacje przy tachografach, czyli przy urządzeniach, które rejestrują czas pracy kierowców. Jeżeli złapiemy kierowcę autokaru, kierowcę ciężarówki, który manipuluje przy tachografie, jest zatrzymywane temu kierowcy na 3 miesiące prawo jazdy. Dlatego apelujemy do kierowców, przewoźników, tu chodzi o bezpieczeństwo. Jeżeli są fałszowane zapisy z tachografu, jeżeli kierowcy jeżdżą zbyt długo, jeżeli nie robią odpowiednich przerw, są bardzo dużym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego, jak i dla pasażerów na przykład w autobusie, których przewożą. O kontrolę autokaru można poprosić Inspekcję Transportu Drogowego. Wystarczy skontaktować się z właściwym wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego i wtedy taki autokar zostanie przed wyjazdem skontrolowany. Z tyłu państwo widzicie mobilną stację kontroli. To jest stacja, która służy do bardzo dokładnej weryfikacji stanu technicznego. Na chwilę obecną inspekcja posiada 6 nowoczesnych tego typu stacji. Docelowo jeszcze dojdzie 12 takich stacji, będzie ich 16 w każdym województwie. Za pomocą tych stacji można ze 100% pewnością wykryć wszystkie usterki, tak jak na stacji diagnostycznej, na której udajemy się z pojazdem. Dziękuję.